Sponsorem programu jest Dolnośląska Izba Rolnicza. Dwudziestego września w zaciszu odbyły się dolnośląskie dożynki rolników, czyli święto zebranych plonów. Z dawien dawna jest ono okazją do dziękczynienia Bogu za pomyślne zbiory, do radości i zabawy po ciężkiej pracy. Praca na roli, prawda? To nie jest łatwa praca. Wiem, mówiąc tak ogólnie, wiem ile chleb kosztuje, w sensie nie ekwiwalentu, ale ile pracy, poświęcenia, wyrzeczenia, trudu, samozaparcia. Tutaj mógłbym powiedzieć całe moje dzieciństwo, które przez te lata upływało i jestem się szczęśliwy z tego powodu, że jestem kapłanem z wsi, że rozumiem wieś, że się z nimi identyfikuję i w mojej parafii we wspólnocie jako proboszcz także wiem i znam ich trud i poświęcenie i w modlitwie się z nimi łączę i solidaryzuję. Po mszy świętej miał miejsce tradycyjny poczęstunek chlebem. Chlebem, który jest symbolem dostatku, szczęścia i pomyślności, wspólnoty, a zarazem szacunku dla natury. Mieszkańcy Dolnego Śląska coraz częściej jako miejsce zamieszkania wybierają wieś. Rolnicy zamieszkujący ją od wieków często spotykają się z brakiem zrozumienia nowych sąsiadów. Dlaczego robimy dolnośląskie dożynki? Dolnośląskie dożynki stały się takim jak gdyby odpowiedzią samych rolników na to, że wiele problemów, z którymi się zderzamy w swojej codziennej pracy, jest niezauważane, a mało tego jest wręcz torpedowane przez naszych współmieszkańców. Moim marzeniem jako szefa samorządu rolniczego jest to, by wieś była miejscem produkcji żywności, wytwarzania jej zdrowej, dobrej, smakowitej, a dopiero w kolejnym etapie miejscem spokojnego życia i trzeba to w symbiozie jakoś połączyć. Nam nie udało się tego zrobić w wielu regionach. Rolnicy są, że tak powiem, wypychani ze wsi, zabrania się produkowania trzody, zabrania się produkowania mleka, bo to śmierdzi, to źle pachnie, to kogut, mieliśmy takie anomalie, że kogut pieje za wcześnie. Ja w tym roku doświadczyłem czegoś na swojej skórze, czegoś takiego, że właśnie kilkadziesiąt minut przed nawałnicą o pierwszej w nocy, kiedy z pola zwoziliśmy ostatnie ziarna, ratując przed tym deszczem, że policja przyjechała na podwórko i zabroniła pracować. Miałem też taką sytuację, że kombajny były zganiane z pola o godzinie 23-24. Jest to dla mnie bardzo przykre i smutne, bo po prostu brak podstawowego zrozumienia i dlatego te dożynki są naszymi dożynkami rolniczymi, żebyśmy sobie porozmawiali we własnym gronie i z ludźmi nam życzliwymi. W trakcie dolnośląskich dożynek rolników wręczono odznaczenia osobom wyróżnionym za ciężką pracę na rzecz rolników oraz samorządu rolniczego. Staram się od ponad 30 lat walczyć o to, żeby na obszarach wiejskich żyło się lepiej. Właśnie rodzinom, rolniczym, wszystkim mieszkańcom. I tutaj jestem mile zaskoczona, że zostało to docenione. Aczkolwiek praca na obszarach wiejskich wymaga cały czas jak gdyby poświęcenia. Spotykamy się z rolnikami, jak są jakieś problemy. Przekazywane są dla mnie bezpośrednio i ja przedstawiam to na zarządzie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, żeby w kwestii jakichś
no, spraw niejasnych czy coś zostały rozwiązywane i z pomocą idące. Czyli te problemy rolników są do rozwiązania? No nie każde. Jest szereg problemów, ale na konwi wspólnego działania no jakoś dajemy sobie radę. Właśnie bardzo często zapominamy o zwykłym dyplomie, podziękowaniu. Ja mówię tak, nauczyciel, który pracuje 15 lat, z urzędu dostaje odznakę zasłużony górnik, policjant za dobrą pracę. I po prostu myślę, że na wsi jest zbyt wiele ludzi zapomnianych, ludzi takich normalnych, którzy robią dobrze to, co zawsze robili, to, co wytwarzali, bo to są ludzie niezwykli, naprawdę, którzy pracą tych rąk przemieniają te ziarenko w kolejne, dając kolejne życie w kolejny chleb i tak co roku. Jest to okazja do podziękowań rolników dla ich ciężką, za ich ciężką pracę, za to, co robią, bo mało który zawód jest taki, gdzie tak naprawdę, kiedy zaczynamy pracę, ten efekt końcowy jest niewiadomy, bo to zależy od wielu czynników, chociażby od pogody, przymrozki, burze czy nawałnice, z którymi mieliśmy do czynienia w Kujawsko-Pomorskim. I tutaj ta deklaracja, z jednej strony deklaracja, z drugiej strony już podjęte działania przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, żeby wesprzeć rolników z Kujaw i Pomorza, jest ze wszech miar pożądana i to świadczy też o pewnym etosie i chęci dzielenia się czy pomocy tym, którzy są w tej trudnej sytuacji. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał srebrny medal za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego Stanisławowi Chorągwickiemu. Z pokolenia na pokolenie jest ta tradycja kontynuowana. Jak to jest ważne? No bardzo ważne. Jestem prezesem Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Gospodaruję już 60 lat, jestem na emeryturze, ale wciąż pomagam synowi. Syn ma gospodarstwo ponad 200 hektarowe. Z dożynkami wiąże się szereg ciekawych obyczajów i tradycji. Jednym z nich jest wieniec dożynkowy, niesiony jako dar przed ołtarz kościoła parafialnego. Przygotowanie korony, czy wieńca żniwnego, to jest bardzo ważny, długotrwały proces, bo trzeba jeszcze 2-3 tygodnie przed żniwami zebrać głosy. W takim prawdziwym wieńcu nie powinno być żadnych elementów nienaturalnych, sztucznych. Wszystko musi być wytworzone z roślin wytwarzanych, produkowanych przez rolnika. Dolnośląska wieś się rozwija. Świadczyć o tym mogą prężnie działające gospodarstwa, o których mówili starości dożynek. Pochodzę z miejscowości Bożanów w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Prowadzę gospodarstwo 80-hektarowe, wyspecjalizowane w produkcję roślinną. Uprawiamy zboża o zimę, rzepaki, pszenicę oraz buraki cukrowe. Moje gospodarstwo wyspecjalizowane jest w produkcji mięsnej. Nowe technologie, które możemy wprowadzać, wdrażać w rolnictwo. To jest chyba XXI wiek, że już mamy maszyny wyspecjalizowane, dzięki którym możemy sprawniej, wydajniej i bardziej efektownie uprawiać nasze grunty. Czego sobie życzycie, rolnicy? Życzymy sobie tego, żeby omijały nas wszelkie kataklizmy, katastrofy. W tym roku nasi koledzy z północy Polski są właśnie doświadczeni takimi zdarzeniami losowymi, od których chcielibyśmy, żeby nas opatrzność ochroniła. Ja bym chciał i życzył moim kolegom rolnikom i sobie, aby było jak najmniej polityki w rolnictwie, abyśmy mogli
normalnie pracować, bez jakichś ideologicznych zahamowań, bez jakichś szczucia jednych na drugich, bez jakiegoś rewanżyzmu, żeby moi koledzy potrafili artykułować swoje potrzeby i nie bali się je mówić, z czym coraz częściej się spotykamy, bo coraz większa grupa rolników po prostu boi się mówić głośno o tym, co ich nurtuje, co ich boli. Dlatego życzę nam jeszcze raz odwagi, tej, którą mamy z natury jako rolnicy, odwagi, samozaparcia, wsparcia. Celem wydarzenia było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów. Podczas dożynek goście mogli kosztować tradycyjnych potraw i dań regionalnych. Odbył się również piknik wieprzowy finansowany z Funduszu Mięsa Wieprzowego.